to dzisiejsze spotkanie wpisuje się w debatę społeczną, ogólnopolską debatę na temat zmiany systemu edukacji, zmiany podstaw programowych. I rzeczywiście o podstawach programowych mówiliśmy i to na tym najwcześniejszym etapie, wczesnoszkolnym, w nauczaniu 1-3. Wszyscy mówią jednoznacznie, że nie tylko edukacja, ale sport, wychowanie fizyczne jest ukształtowane w nauczaniu 1-3 już na zawsze. Czyli jeżeli poważnie potraktujemy wychowanie fizyczne, zajęcia fizyczne w klasie 1-3 i równie poważnie potraktujemy matematykę, język polski i edukację, to rzeczywiście możemy mówić, że zaczynamy bardzo poważnie traktować małego człowieka. Czy przygotowaliście specjalne programy do aktywizacji dzieci? Trwa debata. Mówimy o zmianie podstaw programowych. Również fachowcy, nauczyciele wychowania fizycznego zwracali na to uwagę i rzeczywiście w lipcu postawimy diagnozę, to znaczy zbierzemy od praktyków informacje i zmieniamy podstawy programowe. Jak wyglądamy na tle krajów europejskich, jeżeli chodzi o uczestnictwo dzieci w lekcji WF-u? Z tym jest rzeczywiście również różnie. Tu pan minister sportu myślę, że pokaże. Ponoć jeszcze nie jest najgorzej. Jeśli chodzi, nawiązanie do pytania pani redaktor, jeśli chodzi o pomysły aktywizujące dzieci i młodzież, jedną z takich koncepcji był w ramach Ministerstwa Sportu i Turystyki funkcjonuje program Mały Mistrz. To jest program skierowany do nauczania wczesnoszkolnego i rozmawialiśmy tutaj ze środowiskiem trenerskim, ze środowiskiem nauczycieli wychowania fizycznego, aby ten program wszedł jakby na stałe do programu Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie właśnie nauczania wczesnoszkolnego, w zakresie wychowania fizycznego tych najmłodszych osób. Natomiast rozmawialiśmy też o szeregu różnego rodzaju pomysłów na aktywizację właśnie dzieci i młodzieży, tak aby zwiększyć ich aktywność, uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego, ale także w sporcie. Jak wiemy z badań prowadzonych choćby przez Akademię Wychowania Fizycznego Warszawską, jeśli chodzi o sprawność, stan sprawności fizycznej naszych najmłodszych, no to nie jest dobrze, bo wyniki sprawdzianów, testów z końcówki lat 70., 80. są dużo lepsze niż ma to miejsce obecnie, więc to jest jakby podstawowy problem cywilizacyjny, podstawowy nasz problem, aby tak stworzyć system szkolenia w zakresie sportu dzieci i młodzieży, abyśmy przynajmniej zatrzymali ten trend, a za kilka lat mogli powiedzieć, że to się odwraca i te wyniki się poprawiają. Jeszcze tylko dodam, że badania pokazują, że w 65% przypadków to, że na przykład dzieci się nie ruszają na zajęciach wychowania fizycznego, to brak właściwej bazy. Kolejny bardzo duży odsetek rezygnacji z zajęć wychowania fizycznego to zbyt duże grupy. Więc my rzeczywiście mamy badania. To odzwierciedla też i sytuację, no, jeżeli chodzi o bazę, hale sportowe przy szkołach, w szkołach i w poszczególnych miejscowościach. I w związku z tym mówimy, że chcemy doprowadzić do szkolnych klubów sportowych, żeby one na nowo zapełniły hale szkolne, które przy przeładowaniu w czasie zajęć lekcyjnych, świecą pustkami po południu. Panie minister, kiedy SKS-y wrócą do szkół? Chcielibyśmy, żeby to się stało już od września 2016 roku. Jeszcze musimy, upowszechnić dyskusję. I pan minister, i ja spróbujemy to swoimi systemami i kontaktami z nauczycielami uruchomić w najbliższym czasie, bo rzeczywiście nie jest to skomplikowane rozporządzenie, ale najpóźniej przy zmianie systemu w 2017 roku.